Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z warsztatu. Dzisiaj na tapecie ten włączniko, przełączniko, wyłącznik, zwał jak zwał. Niesprawny dla tych, którzy mówią, żeby go sprzedać. Niesprawny. Będziemy odzyskiwać z niego, mam nadzieję, srebro. A i nie tylko. Będzie również stal. Są kawałki miedzi. To już sprawdzałem. Te płytki grube. Zobaczcie sobie. Gdzieś to tu było. O, tutaj. Wy to widzicie, nie widzicie, może widzicie, to również jest miedziane i mam nadzieję, że w środku znajdę duże groszki srebra. Może przybliży mnie to w dużym stopniu do zdobycia takiej ilości srebra, żeby była z tego sztabka. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, zaraz rzucimy sobie to na wagę, bo sam jestem ciekawy, ile to waży w całości. Waga na stole. Zobaczcie, prawie 3 kg. No jakby to oddał na złom, nie wiem co trzeba było mieć w głowie, żeby to oddać na złom. Pytanie, czy ktoś by to przyjął. 2,97. Biorę się za demontaż tego. Tylko będzie problem z okręceniem tego, bo nie mam tu takiego klucza dużego. Nie mam też żaby. Ale może jakimś indiańskim sposobem da się to ogarnąć. Ciekawe, jak mocno dokręcone są te śruby. Ta nie jest. A ta już jest. Ta już jest dociągnięta. Ale poszła. Dobra. Może wszystkie się uda tak popuścić. Ta też poszła. Ta też. O kurde, ta nie pójdzie. Z tą będzie problem. Tu się też wszystko kręci. Dobra, gdzieś mam klucz. Szukam. I lecimy z tematem. Nie będę się bawił z jakimiś tam kombinerkami. Klucze oczywiście znalezione. Także mówiłem, że się przyda. Złomik. Złomik, miedziuszka. Dobra, ale to wykręcam i zobaczymy dalej. Która to ta miała ciężko? A ta ma ciężko. Lepszy by był oczkowy, ale drugiej siedemnastki tu nie ma. Pójdzie. Musi. Co tu nie siedemnasteczka? Siedemnasteczka. Widzicie, się szarpnie i pójdzie, wszystko pójdzie. Jakie tu kawałki miedzi. Oczywiście ten włącznik o przełącznik dostałem od moich widzów, od Oliwki i Grzesia. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Całą Waszą rodzinkę. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. I patrzcie, jak to fajnie poszło. Dobra, teraz śrubokręt płaski. Gdzieś tu był, gdzieś był, gdzieś był, gdzieś był. Jest śrubokręt. Lecimy dalej. Ciekawe, czy ta obudowa zejdzie tak, jak ja bym chciał, czy nie zejdzie. Nie zejdzie, na pewno nie zejdzie. Ale to będę się martwił za chwilę.
O, jakie tam sprężyny są, widzicie? Trzeba uważać, jak się nie wie. Aż podnosi rękę do góry, patrzcie. No i fajnie, bo na dobrą sprawę to tu mi zostaje wybić tylko to, czym zajmę się oczywiście później. To na bok. Sprężynki, złomik. I teraz pytanie, co dalej? A, tutaj, dobrze. O kurde. Dobrze dokręcone. Poszło, poszło, poszło. I sprawdźmy na tym jednym, co my tu mamy. To jest miedziucha. Kawał. To na pewno będzie srebro. Na bank. Pewnie to i to również będzie srebro. I ten groch. To jest miedziane. Ale to będzie srebro. Tak. To, to i to będzie srebro. Trochę tego tu będzie, powiem. Póki co zważymy to jako miedź. A ja się muszę zastanowić, jak to srebro odzyskać. Że odkręcamy następne. I tu może trochę przyspieszymy film, żebyście się nie nudzili. Wygląda to tak, dla jednych śmieci, dla mnie srebro. Ciekawe, czy się da to odpalić w jakiś sposób. Jacek, jak będziesz to oglądał, to jakbyś mógł w komentarzu mi podpowiedzieć, jak się do tego dobrać, ewentualnie Bastek Recykling. Bo to na bank będzie srebro, tylko no, ja nie mam aż tak doświadczenia, jak się do tego dobrać. Także prosiłbym was o radę. Jak widzicie, to swoje już gdzieś poleżało. Dobra, robimy szybką segregację i ważymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, wszystko rozebrane. Mamy tak, miedź mix. Aczkolwiek może to pójdzie do drutu. Myślę, że pójdzie to do drutu. No ale policzymy jako mix. Tutaj mamy miedź kawałkową i złomik. Przypominam, że na tych kawałkach, to jest oczywiście miedziane, że na tych kawałkach tutaj mamy najprawdopodobniej srebrne elementy. Tak samo jak i na tych elementach, tutaj to również jest srebrne. Zresztą nawet widać, że to jest wypalony styk. Muszę sobie kupić to, co ma Bastek do sprawdzania, ale na 99,9 to jest srebro. Jeszcze raz, panowie, jeżeli możecie, dajcie znać, jak to się tego tu pozbyć. A póki co, zważymy to sobie po prostu jako miedź. Widać. Najpierw rzucamy złomik.
wbrew pozorom tego wcale nie jest najwięcej. A dlaczego mnie tutaj tak ważysz? Zero. O, teraz. Żebyście nie myśleli, bo to ma tylko barwę. Ale jest magnetyczne. Złomiku 585 gram, po złotówce 59 groszy. To dajemy. Złom do złomu, ale na razie tu. Tutaj mieć miks, aczkolwiek to pójdzie raczej do drutu. Ale policzymy jako miksa, w tej chwili po 34 zł. To za to już jest 1,70 zł. 2,29. No i te ogromne kawałki, zobaczmy ile waży jeden. 160 gram. Szok. Patrzcie. $805, 970 kilo. 1105 gram. Szok. Miedź kawałkowa w tej chwili to 34,80, co daje 38,45. Dodajemy całość 40 zł 74 grosze. Plus oczywiście, tak jak mówiłem, muszę odzyskać to srebro, które pójdzie do moich zbiorów, do wiaderka i zbieramy na sztabkę srebra. Mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. W szoku jestem, że to tyle waży. To są naprawdę kabany. Kabany. 40 zł 74 grosze. A tak by poszło albo do śmietnika, albo na złom za 3 zł. Wam jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Oliwka i Grzesiu, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich, pozdrawiam wszystkich widzów. Zostawcie subskrypcję, łapki do góry i widzimy się w kolejnych odcinkach. Może w końcu, jak będziemy odzyskiwać to srebro. Nie będę przedłużał więcej. Jestem mega zadowolony. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam i trzymajcie się ciepło. Cześć.